O, i ma schnąć. Ładnie. No cacy, rzucić na cegiełkę, niech schnie. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania. Patronite, Romek Zaklinacz Byków. To tak, to się zaprasowała. A nie chcę. To jest przyrząd do złapania obucha do ostrza. Przed spawaniem to się składa na ten przyrząd i wtedy jest pewność, sprawdza się, że jest po prostu, mamy to, co trzeba, mamy tą linię, co trzeba. Tak to wygląda. Bardzo prosty przyrząd. Blacha 16 mm grubości, blacha stalowa oczywiście. Obuch mamy przygotowany. Obuch od byle jakiej siekiery, no ale mnie interesuje tylko, żeby był mocny, nie za gruby, z odpowiednim otworem, z podlugowatym, nie z takim niezgrabnym, tylko właśnie z podlugowatym otworem. No i przygotowane jest fazy. Faza jest zrobiona z obu stron, która ma do spawania być po prostu potrzebna. Tu mamy ostrze. Stal resorowa, odkute oczywiście z kawałka resora. No, po zespawaniu to pójdzie, wiadomo, pójdzie do ognia. Niepotrzebne się zetnie. I tak to wygląda. Bez tego przyrządu ciężko by było to ustalić. Na stole łapać przyciskami, kombinować. To ja już to przerabiałem, po prostu wiem. Ja taki przyrząd kiedyś miałem. Tylko gdzieś mi poszedł. Najprędzej poszedł, gdzieś został wrzucony przez pomyłkę gdzieś do złomu. I tutaj mamy blaszki dystansowe. To wszystko było wymierzone przed. Ta jest na dole, ta jest pod obuch. Różnica jest grubości obliczona obucha i ostrza. No, to dzwoni. Dzwoni, stal jest dobra. Dobra, można składać. Oczywiście składam tak, żeby wyszło mi to, co chcę, żeby ostrze było bardziej wysunięte do przodu, żeby tu jak zetnę później tą krawędź, to tu ma być minimalna szparka. To się obrobi. Nakładka jeszcze jest, nakładka z progiem, wiadomo, że tu jest klin. Na obuchu siekiery jest klin, bo tu jest, gdzie jest to pożysko, jest siekiera grubsza, tam schodzi w kierunku ostrza, schodzi klinem. Więc dlatego jest ta nakładka potrzebna z takim progiem. Specjalnie obciąłem to z cełownika, czy z jakiejś tam, czy z dwutełownika, to już tam mniejsza z tym. Chodzi o to, żeby ten próg był. No i tu cztery śruby dwunastki. Blacha ma pogwintowane otwory. Na śrubę dwunastkę to wszystko przygotowałem. No i mamy. Druga nakładka też tak samo. Z takiego samego materiału. Dwutełownik, obcięta krawędź, otwory wywiercone. Jest próg, bo ostrze wiadomo, schodzi klinem w dół i trzeba, żeby śruby w miarę prosto ustalić i nie brały na ukos, więc po to jest ten próg potrzebny. A później się sprawdzi, czy jest równo. No i próba. I jest w miarę jest. Jeszcze zobaczymy tak. Tu jest dobrze, a tu trzeba trochę pchnąć na dół. Trzeba troszeczkę pchnąć na dół.
Można powiedzieć tak śmiało. Dobra jest. I możemy spawać. Odpowiednia elektroda. To jest szwedzka elektroda do spawania stali wysokowęglowych. Tu wczoraj sobie pozwoliłem zrobić próbkę. To są dwa ścinki resora i jaka ładna spoina wychodzi. Oczywiście było trochę sfazowane. No i nie starałem się tutaj, żeby układać tego równo, bo to jest po prostu idzie tak do złomu. To jest tylko próbka. Więc, że tam, tak jak widać, spoina wychodzi elegancka. I po zespawaniu spaw nie pęka, jak stygnie. To jest ważne. Bo gdybym to zespawał i słyszał, że pyk, 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 pyk strzela spoina, to znaczy, że elektroda nie jest odpowiednia do spawania tej stali. Bo to nie jest nowa elektroda. Ta elektroda gdzieś przeleżała na warsztatach ładnych może parę dziesiątków, a może kilkanaście lat. Przyjechała ze Szwecji. Więc rękawice na ręce. Maskę i do roboty. W warsztacie się kurzy, więc trzeba szkło przetrzeć. Za blisko jesteśmy fazy. Za blisko. Trzeba trochę pchnąć do tyłu, żeby nie przyspawać do zacisku. Bo by było bardzo źle. Lepiej dwa razy odkręcić i zakręcić, jak raz źle zrobić. Roki tu jest, no Rokiego wygonimy, bo Roki oślepnie. Roki pójdzie na podwórko albo do obory. Teraz jest cacy, pasuje, jest linia. Ostrza z obuchem. Można to pokazać. A po zespawaniu i tak to pójdzie do ognia i będzie jeszcze lekko przekute ostrze. Szkoda Rokiego, chodź. Chodź Roki, ruszaj. Ruszaj na podwórko. W ogóle zamknę go do obory, bo zimno jest. Chodź. Odczekać chwilkę. To nie była ziemia. Same zamocowanie na stole. Zaciski przeszkadzają, bo zaciski mają swoją wysokość. Nieporęcznie jest. Tak, tutaj mam zaciski, mam, no jak to się mówi, na śrubach, na płask. Mam dostęp. No i samo wymontowanie, przykręcić siekierę do stołu, no nie jest tak prosto, te blaszki, kombinacje, tu wszystko mi pasuje po prostu. Tu wieszam rękawice, żeby, bo śrutownik jest na śrubach, żeby nie było w razie przebicia. To rzucam starą rękawicę. Dobra, a internauci wszystko zauważą, no wie pan, tam jest dużo ludzi przecież mądrych. Jest na jednej stronie, dobrze, spaw pociągnie na drugą, nie ma sprawy. Z jednej strony jest złapane, teraz złapiemy z drugiej, a później będziemy spawać jeszcze jak się mówi, podwójnie. Zrobiła się bardzo ciężka. Wie pan dlaczego? Gorąca. Bo bardzo ciężkie. Nieraz mały kawałeczek jakiś, ale to ciężki. Temperatura. Ile człowiek może wytrzymać? No ja tu mam rękawice skórzane na rękach, no to jak to się mówi, to rękawica, to... Prostuje się, wiadomo, że spaw pociągnął na jedną stronę, ale to nie szkodzi. Mamy okazję wyprostować, bo od razu z tej strony będziemy spawać dwa razy. Ją zapalić jest ciężko, bo ona zachodzi otuliną, jak się przerywa spawanie. No ale na to są sposoby. Trzeba pyk, 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 pyk i się zapali. O! Jest! Czerwone! Nie zbijać od razu otuliny, dlatego że, żeby nie pękł spaw, bo to jest stal. Bo zwykła stal to nie ma problemu, zaspawa się i moment można zbijać otulinę. A tu chwilę trzeba przeczekać, żeby po prostu spaw nie pękł. I już można zbić. Dobra, pojedziemy jeszcze raz.
Dobra, tamta była tylko po razie, teraz trzeba tamtą jeszcze raz pospawać. Tak się robi, że teraz się odwraca i wtedy tamtą stronę pierwszą spawa się drugi raz. No. Tak to wygląda, tak to wygląda. Wszystko jest cacy, wszystko jest dobrze. Teraz z tamtej strony, z tej pierwszej strony pociągnąć drugi raz. Teraz możemy śmiało spawać nawet bez przyrządu prawdopodobnie. Bo już tam jest z tamtej strony tak gruby spaw, że już nie przeciągnie na tą stronę. Dobra, nie może zbyt ciężka być, bo to jest siekiera do okrzesywania na jedną rękę. To musi być siekiera w wadze gdzieś 1,1, maksymalnie 1,2 kg. Tu jeszcze muszę po końcach zespawać. Chcę szczotkę trochę zerwać. Reszty gdzieś, może jakieś resztka otuliny. Ładnie. Już było pokazane, jak się spawa, ale to jest kosmetyka. Nie trzeba tego pokazywać nawet, nie trzeba kamerować tego nawet. Chwileczkę, bo tu jest podtopiło się troszeczkę, tu się trzeba uzupełnić i wtedy na po szczytach i rzucamy na cegłę i idziemy. Tu się za bardzo wtopiło. Trzeba to uzupełnić, żeby nie było ubytku później na tym na boczku. Dobrze jest. No cacy, rzucić na cegiełkę, niech schnie. Oto się rzuca na cegiełkę, żeby za szybko nie stygło. Bo to jeszcze i tak pójdzie do obróbki, do ognia. Dobra. O, tak się to robi. Na cegiełkę. O. I ma schnąć. Cegła jest sucha. Nie ma prawa mieć dekawilgoci cegły, żeby nie ściągała. Nie hartowało się niepotrzebnie. I nie naprężało spawu. Wyjąć elektrodę, bo niebezpiecznie schodzić, jak elektroda jest tak w powietrzu, żeby się okiem nie dziobnąć. Stalki robiłem do kultywatora. Wyrzucam na pół. Robiłem oczywiście na kuźni tam pod wiatą. Wyrzuciłem te stalki po odkuciu na ten stół. Poszłem zjeść obiad, przyszłem po obiedzie, stalki ustygły, żadnej nie można rozwiercić. Od wiatru złapał Resenhardt. Ja wtedy byłem młody kowal, nie wiedziałem tego. Smutna nauka. Żadnej nie szło odwiercić. Wiertło dobre, pisk normalnie i koniec. Cóż trzeba było zrobić? Jeszcze raz zapalić palenisko, wsadzić do paleniska, rozhartować i już nie wyrzucać na wiatr. Tylko przy palenisku ułożyć cegły i włożyć je między cegły, żeby one schły długie godziny, jak to się mówi, schły, stygły. No i dopiero wtedy, jeszcze raz, przeprosić to wszystko, dopiero wtedy dało się rozwiercić. No niehartowane i dzwoni. A jak zahartuje, to będzie normalnie dzwonek. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale i Dominika Capka i dziękuję serdecznie za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.